Ale fajny klimat. Wyjazd na luzie. Poniedziałek, 20 czerwca 2022, godzina 10 rano, mojego czasu, czasu lokalnego 8, czyli tutaj. W Polsce macie 4 po południu. No, mówię godzinę, bo moje aktualizacje są prawie że na żywo, z lekkim opóźnieniem. Czas, żeby je nagrać i wrzucić w internet. Także tydzień temu byłem na powrocie z podróży z Utah i byłem w prowincji Ontario w Kanadzie, a teraz jestem już prawie że dalej niż połowie następnej trasy. To jest Montana. Jestem jakieś 40 mil, czyli jakieś 70 km przed miejscowością Livingston. To jest rzeka Yellowstone. Jak widzicie, jest brudnawa. Tydzień temu padało dużo opadów było w Parku Narodowym wyżej. No i dużo dróg zostało wymytych, podmytych. No, to był niezły kataklizm. Także woda nie jest taka czysta, jest brudnawa. Dobra, tydzień temu byłem w Ontario na powrocie do Montrealu w poniedziałek, tak? Udało mi się, bo ładunek szedł do Toronto, ale nie musiałem zdejmować. Tylko się przepiąłem i udało mi się w poniedziałek wyjechać z Toronto. We wtorek rano wróciłem do domu. Później rowerem pojechałem do domu, odebrałem Mazdę, jest zrobiona super. W międzyczasie też ubezpieczalnia przysłała mi list potwierdzająca, że wina w wypadku moja była na poziomie 0%, więc żadnych konsekwencji finansowych z tego nie mam. A naprawa kosztowała $3000. Teraz, no tak, wróciłem we wtorek, podałem gotowość do wyjazdu w czwartek, powiedzieli, że mogę wyjechać w piątek, ale ładunek będzie w czwartek na bazie, więc jak chcesz, to możesz sobie wyjechać w czwartek. Co zrobiłem? Wyjechałem w czwartek na wieczór, wyjechałem tylko z 2 godziny z Montrealu, tak żeby sobie zrobić ostatnią podróż bardzo na luzie. No i myślałem, że będę zrzucał ten towar w Seattle, bo jadę do Seattle dopiero w środę. A jak wyjechałem w czwartek, w piątek dostałem wiadomość, że towar jest dopiero na czwartek. Nie mogli mieć wcześniejszej awizacji, także mam czasu, a czasu pierwsze 3 dni tak jechałem, znaczy w czwartek tylko wyjechałem 2 godziny, a później piątek, sobota, niedziela, normalne dni jazdy. Teraz już mi zostały, ile mi zostało? 1100 km do celu. Także mam czasu, a czasu i wykręcę jeszcze pauzę 36 przed rozładunkiem. Także ja jutro dotrę do Ellensburga. Dosyć wcześniej będę siedział w Ellensburgu, wtorek, środa, w czwartek jadę zdejmować. To jest to, co u mnie słychać. Teraz mogę się bawić w turysty, jak mam tyle czasu. Pierwsze dni, jak jechałem, to były no, nudne tereny, nie? I upały straszne, 40 stopni. W South Dakocie to się zaczęło już w Iowa. 35-37 w South Dakocie i wczoraj przyjechałem przez jakiś front i zrobiło się zimnawo, bo w nocy już się nawet dobrze spało, było 10 stopni, nawet webasto nad ranem odpaliłem i teraz też tak trochę zimnawo. To jest to, co u mnie słychać. Ostatnia podróż, trochę mi szkoda, chyba w tym roku Kalifornia nie wpadnie, chociaż jeszcze szanse są, bo teraz jest koniec sezonu na chłodniach i tutaj, w Waszyngtonie, w Oregonie na górze za bardzo nic nie ma. W Waszyngtonie są czereśnie, chociaż już się mogą kończyć. Jeszcze jest szansa, że na pusto mnie rzucą do Salinas, co wątpię. No trudno, to będzie pierwszy sezon bez Kalifornii. To jest niefajne. No, ale z drugiej strony Montana jest spokojna i bardzo lajtowo. Także ostatnią podróż zrobiłem sobie na lajcie. To jest to, co u mnie słychać. Teraz według zwyczaju odpowiem na 3 pytania, które zadaliście w aktualizacji wcześniejszej. Pytanie numer 1. Jak u Ciebie na karcie drogowej wygląda kraj, miejsce zakończenia, czy jest coś takiego u Ciebie? Znaczy, no, ja wiem, do czego to się odnosi, bo w Europie jak się kończy tachograf, to trzeba wpisać kraj zakończenia. Tutaj wszystko jest na podstawie GPS-u. Z dokładnością co do, nie wiem ilu, ale bardzo dokładnie. Także jak tutaj stanąłem i wcisnąłem pauzę, to są zarejestrowane dokładne dane geolokalizacyjne. Pytanie numer 2. Czy zdarzyło Ci się podczas inspekcji na wadze, że dostałeś mandat, zakaz jazdy dalej, bo auto było niesprawne do jazdy i tak dalej, i tak dalej? No, w moim życiu położyli mnie spać na wadze 2 razy. Jeszcze na papierowej książce. Raz w Minnesocie i raz w Quebecu przed samą bazą. 30 km przed bazą. Bo zrobiłem niechlujnie książkę, no i stwierdzili, że oszukuję. Więc 2 razy mnie posadzili spać na 10 godzin plus mandat 500. A raz mi się zdarzyło,
że stwierdzili usterkę techniczną i to była moja wina i firmy wina, bo ja źle sprawdziłem hamulce. Co było z hamulcami w naczepie, że po jednej stronie jakaś dźwignia nie miała zawleczki i ta dźwignia, no także siłownik nie działał, nie? No to wtedy nie było mandatu, tylko po prostu dostaje się auto service, czyli nie możesz jechać dalej, dopóki nie naprawisz. Kierowca, ja nie miałem z tego konsekwencji, bo ja zrobiłem przegląd mechaniczny i ja mu mówiłem, że to się mogło stać, jak jechałem, nie? Firma traci punkty, ale mandatów się nie dostaje. No i musiał przyjechać serwis. Chyba 10 godzin wtedy stałem na wadze, aż przyjedzie serwis. Zrobili to i pojechałem dalej, nie? No, miałem wtedy jeszcze szczęście, bo pracowałem na mieście. Pojechałem z Montrealu do Quebecu. Także zdarzyło mi się to parę razy. I pytanie numer 3. W związku z powrotem do Montrealu Formuły 1, jakie masz zdanie na temat wyścigu i całego weekendu? Czy Montreal żyje tym wyścigiem? Oczywiście to jest jedno z głównych wydarzeń roku w Montrealu. Cały cyrk Formuły 1 przenosi się do Montrealu na cały weekend. To jest fajne, bo miasto, znaczy 50 czy 60% ludzi, którzy idzie na tor, wykupuje bilety, to są turyści z Ameryki, głównie ze Stanów, z innych części Kanady też. Ja osobiście nie lubię chodzić na Formułę 1, bo lepiej się ją ogląda w telewizji. Też nie przepadam za Formułą 1, na przykład wolę żużel. No ale to Montreal żyje tym i też jest dużo ciemnych stron tego wydarzenia, bo klientela, która przyjeżdża właśnie do Montrealu, też powoduje, że są większe te, jak to się mówi, ściągają więcej dziewczyn i jest dużo więcej prostytucji, no. I te jak to się też mówi? Human trafficking. Podobno nawet te sprowadzają na to wydarzenie dziewczyny z Europy Wschodniej. Formuła 1 ma też dużo ciemnych stron. No dobra, to by były 3 pytania. Ciekawe pytania ostatnio zadajecie. A ja kontempluję sobie i słucham szumu Yellowstone. Tutaj jest taki, nie wiem, co to jest za pullout, bo to nie jest przy autostradzie. Musiałem przejechać przez tory kolejowe. Przejazd kolejowy niestrzeżony. To jest fajna miejscówka, żeby spać, tylko ciekawe, czy zimą ją odśnieżają. Dobra, taki to był tych 3 pytań, taki to był typ aktualizacji. Zadawajcie kolejne pytania, za tydzień będzie chyba ostatnia aktualizacja. Chyba. A, jeszcze odnośnie właśnie filmów. Większość komentarzy idzie w tym kierunku, że chcecie, żebym puszczał filmy tak do tej pory, nawet przez wakacje, że z opóźnieniem. No chyba tak zrobię, chociaż jeszcze ankietę zrobię na tym, na Instagramie. A jeszcze mam taką niespodziankę, bo w tą zimę ktoś mi się kiedyś, kilka razy już było takie, jak to się mówi, brakuje mi dzisiaj słów. Kilka razy już była taka sugestia od widzów, żebym nagrał timelapse przez całą Kanadę, więc tą zimą nagrałem timelapse przez całą Kanadę, bo to jest ciężko zrobić jadąc trackiem, bo no, nie wybieram godzin, w których jadę, także podczas dwóch podróży nagrałem całą Kanadę, od wyjazdu z bazy aż do Vancouver i to musiałem zrobić na przestrzeni dwóch wyjazdów, żeby później to poskładać, nie? Bo jak dojeżdżałem gdzieś wieczorem, a jechałem dalej, no to już nie było sensu nagrywać tam lapsów, bo co? W nocy nic nie widać, nie? Także podczas wakacji to będzie trochę roboty. Staram się posklejać tego timelapsa, no to wyjdzie bardzo długi timelaps. Nie wiem, czy mi starczy muzyki z tych mojej biblioteki. Ale tak jest, chcę zrobić. Właśnie nie wiem, czy to zrobić w jednym odcinku 3-godzinnym, czy 4 odcinki, albo to segregując prowincjami, bo zrobiłem już takie doświadczenie przez Ontario na drodze numer 401, no ale tam w Ontario na 401 co tam się dzieje? Tam się nic nie dzieje. A taka Kanada, Trans-Canada Highway, cała udokumentowana i to jeszcze zimą, to może być ciekawe. Dobra, to by było tyle. Aktualizacja 20 czerwca 2022. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę. Chłodnie na chodzie. Pa!